Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym czacie. Dziś 27 listopada. Nasze spotkanie prowadzę z domu, ponieważ jak wiecie, jestem na kwarantannie. Miałem test, okazał się ujemny, więc okazuje się, że przy pewnych restrykcjach w domu, nawet jeśli jest jedna osoba zakażona, to druga niekoniecznie musi się tym koronawirusem zarazić. To taka uwaga z mojego własnego doświadczenia. Oczywiście zachęcam wszystkich do trzymania pewnego dystansu, nawet w takich sytuacjach, noszenia tej maseczki, częstej dezynfekcji rąk, jeżeli wychodzimy poza pokój w takiej sytuacji, i myślę, że w wielu przypadkach może to przynieść pozytywny efekt. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i że będę niedługo mógł wrócić do pracy. Oczywiście wszystkim chorym życzę zdrowia i mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj mają kłopoty, za chwilę z nich wyjdą. Zwykle zaczynamy nasze spotkanie od informacji covidowej. Niestety nie jesteśmy już podmiotem, który może otrzymywać tego typu dane. Jak wiecie, rząd zbiera je wszystkie za pośrednictwem Warszawy i dysponujemy tą liczbą, którą podaje nam stolica, podaje nam rząd. Na wczoraj tych zachorowań było w Szczecinie 327. Pytanie, czy to jest dobra decyzja, aby te wszystkie informacje szły centralnie, tego nie jestem pewien. Nawet jeśli te dane zbierane z poszczególnych powiatów powodowały pewne nieścisłości, to przecież można je zawsze uzupełnić i myślę, że jest to dużo bardziej czytelniejsze. To też nam trochę utrudnia jako miasto nasze działania, bo też nie mamy wiedzy, czy mamy do czynienia z jakimiś szczególnie dużymi ogniskami, czy są to rzeczywiście pojedyncze, rozproszone zachorowania. No ale może się to z czasem zmieni. Jak widzicie, w Polsce ta sytuacja wydaje się, przynajmniej z danych rządowych, stabilizować. I oby tak było. Zmieniając temat i wracając do spraw bieżących, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że szykujemy się do jarmarku bożonarodzeniowego w wersji online, który wystartuje 4 grudnia i potrwa do końca stycznia przyszłego roku. I tutaj zachęcam wszystkich do udziału w tym projekcie. Prowadzi go Żegluga Szczecińska w naszym imieniu. To jest element również takiego wsparcia naszych lokalnych przedsiębiorców, ale ponieważ było wiele sygnałów dotyczących jarmarku, tego w realu, który odbywał się w naszym mieście już od paru lat, jeszcze raz podeszliśmy do tego tematu. Przeanalizowaliśmy kwestie związane z bezpieczeństwem i podjęliśmy dziś decyzję o tym, że w takiej ograniczonej formie jarmark bożonarodzeniowy, świąteczny będzie mógł się odbyć. Odbyłby się na placu Lotników i placu Adamowicza, więc w trochę węższej przestrzeni. Ruszyłby 9 grudnia i potrwałby do 20 grudnia. Ze względu na ograniczoną liczbę stoisk byłaby to oferta skierowana wyłącznie do szczecińskich przedsiębiorców, a więc nie byłaby otwarta na tych, którzy są spoza naszego miasta. I tu ważna uwaga, te stoiska, które zaproponujemy przedsiębiorcom, zaproponujemy je nieodpłatnie. Jedynym kosztem będą koszty związane z zużyciem prądu. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Mam nadzieję, że będzie bezpieczna, bo też mówiliśmy dziś o tych rygorach bezpieczeństwa, stąd ta mniejsza przestrzeń, żebyśmy mogli łatwiej zapanować. Już mamy pewne doświadczenia w tej materii, więc mam nadzieję, że to się uda. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach Wiadomości Szczecin EU oraz na stronach Żeglugi Szczecińskiej. Teraz bardzo ważna informacja dla mieszkańców Dumieniec. Lada moment ogłosimy przetarg na nowe przedszkole oraz żłobek, a dokładnie na klubik dziecięcy do lat 3 przy ulicy Przygodnej. Ważna inwestycja. W sumie znajdzie tam swoje miejsce około 350 dzieci. Mamy budżet na tę inwestycję i mam nadzieję, że za paręnaście miesięcy będziemy mogli ten obiekt otwierać. Dzielnica Gumienice bardzo potrzebuje takich obiektów dla dzieci, ponieważ cały czas się mocno rozwija, coraz więcej osób się tam wprowadza, więc musimy także z tą infrastrukturą społeczną tam
trafić. To efekt również uchwalonego we wtorek budżetu miasta Szczecina, gdzie to zadanie się znajduje. Dobra informacja przyszła też do nas z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, też odnośnie dzieci. Mamy możliwość dofinansowania kolejnego żłobka, które powstaje przy ulicy Kusocińskiego we współpracy z deweloperem. 2,5 miliona złotych. Bardzo dziękujemy Ministerstwu za to. To jest szansa na kolejne miejsce w centrum Szczecina, w którym będziemy mogli spokojnie, w dobrych warunkach pozostawić nasze najmniejsze pociechy. Więc w tych tematach żłobkowych trochę się w ostatnim czasie dzieje. Teraz parę zdań o tematach drogowych. Też dobre informacje. Dziś odbył się przejazd techniczny na Głębokim, a więc ten remont już zaczyna zmierzać ku finałowi. Toczą się oczywiście bardzo szeroko prace drogowe, ale tory już zostały wykonane. Przejazd się udał, a zatem miło mi poinformować, że od 1 grudnia tramwaje wrócą na pętle głębokie. Więc pętla głębokie powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Przepraszamy za te wszystkie udogodnienia, znaczy trudności. Mam nadzieję, że już teraz wrócimy do udogodnień i będzie rzeczywiście dużo, dużo lepiej. Przypominam także, że od jutra otwarty będzie przejazd przez ulicę Granitową. Wiem, że ciągnęło się to bardzo długo. Przepraszam wszystkich, którzy mieli z tego powodu kłopoty, stali w korkach. Pamiętacie, tam były problemy z siecią gazową. Zostały rozwiązane i mam nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej i że to rondo będzie nabierało kształtu, tak aby służyć mieszkańcom i Prawobrzeża, i tym, którzy chcą wyjeżdżać ze Szczecina, bo wiemy, że jeszcze ta droga planowana pomiędzy rondem Hakena a autostradą jeszcze na nią trochę poczeka. Tyle tytułem wstępu. Wszelkie najnowsze informacje znajdziecie na stronie www.wiadomościszczecin.eu, a teraz możemy przejść do pytań. Mam nadzieję, że takie wpływają. Pan Patryk pyta. Dzień dobry, panie prezydencie. To pytanie do skarbnika, ale może pan wie, czy Szczecin ma przygotowane pieniądze na wypadek, gdyby pieniądze z Unii Europejskiej nie trafiły. Panie Patryku, w tej chwili budżet Unii Europejskiej to jest budżet nowej perspektywy. My w tej chwili kończymy jeszcze starą perspektywę i zawsze jest tak, że stara perspektywa wchodzi jakby w nowy okres i jest rozliczana jeszcze w tym wypadku tej perspektywy przez 3 lata. A więc tak naprawdę kończymy rozliczenie tych środków z końcem roku 2023. I stąd te zadania, które są w tej chwili realizowane w Szczecinie, a więc torowiska, a więc właśnie głębokie i tak dalej, one wszystkie mają finansowanie unijne i to finansowanie na pewno będzie dla nas zrealizowane. Wiemy już coraz więcej tych przetargów się otwiera. Przypomnę, że ostatnio otworzyły się przetargi na dojazd drogowy do portu, więc tam też są środki unijne i myślę, że to się uda. Natomiast oczywiście jest karta otwarta co do budżetu nowej perspektywy i o tym dyskutuje polski rząd z Unią Europejską. My oczywiście w największą pulę zawsze będziemy oczekiwali w kwestiach transportowych, szczególnie tramwajowych, bo to są ogromne wydatki. Tutaj Unia na transport ekologiczny, a taki jest tramwaj, tych pieniędzy nie żałuje, więc mam nadzieję, że będziemy mogli kolejne torowiska. To jest też bardzo ważne choćby dla mieszkańców Gumieniec, bo przecież pętla Mierzyn czeka na nowe rozdanie. W tej perspektywie po prostu się nie zmieściła z uwagi na wysokie koszty. Pula była nominalnie przyznana do Szczecina pieniędzy, więc nie mogliśmy po prostu wszystkiego zrealizować i to będzie pierwsze zadanie, które wpiszemy do nowej perspektywy i na pewno jakiś tam portfel dla Szczecina będzie na te torowiska przygotowane. Przy okazji torowisk, jak wiecie, remontujemy drogi, więc są to zadania, które są przed nami. Na pewno nowa perspektywa będzie troszeczkę trudniejsza. W ogóle mam nadzieję i o to apeluję do rządu, aby jednak udało się nam uzyskać porozumienie i abyśmy mogli korzystać nie tylko rząd, nie tylko kolejne odcinki autostrad, ale także samorządy, bo jak wiecie, wiele tematów nam się udało zrealizować w Szczecinie dzięki środkom unijnym. Na mojej stronie możecie to o tym, czy na Facebooku o tym poczytać. Przecież choćby Filharmonia Szczecińska, czy wiele, wiele innych projektów, nowe swingi, które jeżdżą niskopodłogowe po mieście, to wszystko są efekty współpracy z Unią Europejską. Gdyby tych środków nie było, byłoby nam bardzo ciężko realizować tak wiele zadań.
Nie ma takiej możliwości, aby Szczecin przeznaczał 30% swojego budżetu na inwestycje w dzisiejszej sytuacji bez wsparcia środków Unii. To jest po prostu niemożliwe. Jak wiecie, podatki wpływają niższe do Szczecina. Mieliśmy sporo problemów związanych z rzeczami dobrymi dla mieszkańców, bo obniżki podatków są zawsze pozytywne, natomiast za tym idą rekompensaty dla samorządów i stąd te budżety każdego roku są dla Szczecina coraz trudniejsze. Ale my się nie poddajemy i na pewno będziemy starali się jak najwięcej tematów rozwiązać, póki te środki unijne są dostępne dla nas jako samorządów i dzięki temu cały czas zbliżamy się do tych dobrze prosperujących, jeżeli chodzi o infrastrukturę miast Europy Zachodniej czy Starej Unii. Bardzo proszę o następne pytanie. Pan Adam pyta. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy wie pan o zaplanowanym strajku taksówkarzy od 2 grudnia? Szczerze mówiąc, jakieś tam informacje medialne do mnie docierają na ten temat, natomiast szczegółów nie znam. Wiem, że to jest grupa zawodowa, która też jest w trudnej sytuacji, nawet bardzo trudnej w tej chwili, bo rzeczywiście z tych usług korzystamy rzadziej, zresztą wiele osób pracuje w domu, nie możemy się poruszać do lokali, nie jeździmy na różnego rodzaju imprezy, weekendy są przecież też mocno ograniczone, bo jesteśmy w domu, nie chodzimy po znajomych, więc to oznacza, że ta grupa ma duże, duże kłopoty i tutaj też na pewno powinno się pojawić wsparcie rządowe, żeby i taksówkarze mogli ten kryzys przetrwać, nim wrócimy do normalności. Także ja za taksówkarzy na pewno trzymam kciuki i rząd powinien się nad tym problemem również pochylić. Pan Jędrek pisze, dzień dobry. Dlaczego nie został wymieniony asfalt na całej długości ulicy Ludowej oraz Wiszesława? No niestety jest tak, że gdzieś jest początek i gdzieś koniec i zawsze zostaje jakiś fragment drogi, który nie zmieścił się w danym projekcie. My każdego roku zatwierdzamy pewną listę nakładek, które są wymieniane. Mówię o takich remontach kompleksowych, czyli całych wymianach, bo oczywiście też jest pula pieniędzy na takie drobne naprawy, na łatanie dziur, więc z każdego roku ileś tych kilometrów nowych asfaltów się pojawia. Więc tutaj ocenia to oczywiście zespół techniczny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. My to zatwierdzamy, więc pewnie przy kolejnych inwestycjach w nakładki pewnie te ulice, które tam są w złym stanie technicznym będą naprawiane. Robimy to systematycznie, tak aby każdego roku trochę tych nowych nawierzchni się pojawiło i to nie jest związane z remontem kompleksowym ulic, bo tych oczywiście jest mniej, natomiast no wiemy, że nakładki co jakiś czas się zużywają i trzeba to wymieniać. No, są tysiące kilometrów, możemy powiedzieć, tych dróg, wliczając wszystkie pasy, które przez Szczecin drogi przechodzą. Pani Barbara pyta, kiedy będą otwarte baseny? No niestety na to pytanie mówię oczywiście dla szerszej publiczności, dlatego że kluby sportowe mogą korzystać z basenów, choćby nasi pływacy no mają zajęcia i te treningi trwają, natomiast rzeczywiście nie ma możliwości wejścia z zewnątrz, czyli krótko mówiąc ja, czy ktoś, kto nie jest członkiem klubu, nie jest w stanie z tego korzystać. Daty nie znamy, wszystko pewnie będzie uzależnione od procesu odmrażania tych gałęzi, które są gdzieś wyłączone, typu fitness właśnie i baseny, bo pewnie mniej więcej w tym samym czasie, gdy powróci możliwość korzystania z siłowni, pewnie wtedy i będziemy mogli korzystać z naszych basenów w pełni. Bardzo proszę o następne pytanie. Pan Gracjan pyta. Panie prezydencie, czy w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej od ulicy Bogumilskiej do ulicy Pokoju? Panie Gracjanie, z tego co wiem, tak, to zadanie jest wpisane do budżetu, więc myślę, że ta ścieżka, która będzie prowadzona no niezależnie od ulicy, ona będzie taka bardziej ekologiczna i nie betonowa, nie asfaltowa, więc mam nadzieję, że też będzie służyła na tym odcinku wszystkim, którzy się tam chcą bezpiecznie poruszać, bo rzeczywiście ulica jest no w tej chwili pod dużym natężeniem ruchu. Proszę następne. Pan Tomek pyta. Panie prezydencie, co z przebudową Alei Wyzwolenia? No, bardzo dobre pytanie, panie Tomaszu. Jesteśmy po przetargu, jak wiecie, jesteśmy po kontroli, więc teraz szykujemy organizację ruchu i pewnie na początku grudnia poinformujemy wszystkich państwa o zasadach
tych ograniczeń, które będą wprowadzane w związku z remontem. To jest bardzo poważny temat, bo przypomnę, że modernizacji będzie podlegał odcinek od placu Rodła aż do dworca Niebuszewo. Oczywiście ten fragment linii numer 3, który idzie od ronda Giedrojcia w kierunku Arkońskiej, to jest już wyremontowany, natomiast ten w kierunku dworca musi być na całej długości przebudowany. I oczywiście musimy to tak zaplanować, żeby nie sparaliżować komunikacyjne tej części Szczecina. Wiemy, że z północy bardzo dużo osób jeździ przez to rondo, więc jest to wielkie wyzwanie. Wiem, że trwają prace nad tym lada dzień. Ten materiał powinien być już tutaj zatwierdzany w mieście i wtedy wszystkich Państwa poinformujemy o tym, na jakich to będzie zasadach. Niestety czeka nas sporo, sporo kłopotów, z góry za nie przepraszam, no ale kiedyś ta ulica musi być przebudowana, kiedyś musimy doprowadzić do porządku i torowiska, i nawierzchnię asfaltową, więc no musimy to wyzwanie podjąć. Ono jest chyba jeden z najważniejszych w tej chwili dla Szczecina. Pan Patryk pyta, czy w Szczecinie planowane jest metro. Nie, panie Patryku, natomiast mamy coś innego i myślę, że prawie równie ciekawego jak metro, to jest Szczecińska Kolej Metropolitalna, która jest już budowana, jak państwo widzicie, PKP przebudowywuje tory. No idzie to z różnym tam skutkiem, bo czasem trochę wolniej, czasem trochę szybciej. Natomiast my odpowiadamy za przystanki, też już kończymy projektowanie, niektóre są budowane, choćby w Podjuchach, więc tych przystanków będzie ponad 20 w Szczecinie. I będziemy mieli kolej metropolitalną, która połączy Gryfino, Goleniów, Stargard i Police ze Szczecinem. Więc myślę, że to będzie ważny element. Częstotliwość tych pociągów będzie na poziomie około 20 minut, więc w godzinach szczytu, więc myślę, że będzie to fajna alternatywa na szczególnie na przykład na kierunku polickim, dla przepełnionych autobusów. No to wygodne nowe pociągi, które zresztą już są kupione w części przez marszałka województwa i będą na jednym bilecie, będziemy mogli poruszać się i komunikacją publiczną w Szczecinie, i tym pociągiem spokojnie z Prawobrzeża właśnie do Polic, czy też do Goleniowa, Gryfina, a także nawet pomiędzy dzielnicami Szczecina, bo jeśli ktoś będzie chciał przyjechać z Dąbia do Niebuszewo, nie będzie miał z tym żadnego problemu. Także to będzie taka namiastka metra, chociaż nie w tunelu, ale jednak pociągu, który uzupełnia komunikację publiczną, tą, która jest w Szczecinie. Myślę, że to będzie taki ważny skok dla tych, którzy przemieszczają się na nieco dłuższych odcinkach, tak, między szczególnie prawym brzegiem a północą Szczecina. Pani Kasia, dzień dobry. Panie Prezydencie, co ze szkołą na Warszawie? Kiedy będzie wyłoniony nowy wykonawca i czy nie ma zagrożenia realizacji inwestycji w terminie? Pani Katarzyno, no mieliśmy kłopoty z wykonawcą, rzeczywiście musieliśmy rozwiązać z nim umowę. W tej chwili trwa proces inwentaryzacji tej budowy i oczywiście szybko ogłaszamy przetarg. Mam nadzieję, że damy radę do września ten projekt zakończyć. On jest mocno zaawansowany, natomiast rzeczywiście pewne zagrożenia się pojawiają. W budżecie są środki na ten cel przeznaczone, więc mam nadzieję, że uda się szybko to przeprowadzić i znajdziemy wykonawcę, który to rzetelnie dokończy. Bardzo proszę, kolejne pytanie, pani Monika. Panie Prezydencie, kiedy będzie można w końcu wykupić mieszkanie na ulicy Kolumba? Pani Moniko, na to pytanie możemy odpowiedzieć wyłącznie po analizie konkretnej lokalizacji, konkretnego budynku, konkretnego mieszkania, dlatego że część budynków przy ulicy Kolumba nie będzie nigdy prywatyzowana, natomiast część pewnie może być prywatyzowana. W tej chwili szykujemy się do przebudowy ulicy, więc to też będzie korygowało pewne nasze działania w tym rejonie, dlatego tutaj musielibyśmy skontaktować się indywidualnie. Jeśli pani prześle maila, to indywidualnie pani odpowiemy, czy ta lokalizacja jest w jakiś sposób zagrożona, bo część budynków będzie przebudowywana lub rozbierana nawet, więc te na pewno nie będą podlegały prywatyzacji. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Życzę dobrego zdrowia. Trzymajcie się, uważajcie. I mam nadzieję, że będziemy powoli zmierzali ku tym świętom, które mam nadzieję będą trochę weselsze niż ten trudny czas pandemii, który w tej chwili mamy. Do zobaczenia.